Siemanko. Trochę kilka słów o Bali, jak to jest moim zdaniem oczywiście. Mi się to kompletnie nie podoba. Ci tubylce są bardzo nachalni, tak zaczepiają, kurde, koło sklepu nie można przejść. W każdym sklepie jest zaczepianie, żeby coś kupić. Strach w ogóle spoglądać na wystawy sklepowe, bo atakują od razu. Każdy tu chce cię wyszczelić na kasę. No jakiś tam przykład podam, nie? Pożyczyłem motorek tam do zwiedzania. No i ten, pojeździłem trochę pierwszy dzień. No i po co mam brać go do hotelu, skoro mają oni w papierach mój adres hotelu, numer pokoju. Mogliby sami mi go wiznąć i żądać ode mnie pieniędzy za nowy, nie? No więc zostawiłem go na wypożyczalni na noc. Drugi dzień przychodzę po niego rano. No nie ma go, poszedł na serwis. A dlaczego poszedł na serwis? No bo 3/4 zbiornika było paliwa, nie? Takie pierdoły bardzo denerwujące, nie? No i na ile mnie wyszczelili? No nawet 5 zł. A zdenerwowany jestem, nie lubię tak być robiony w konia. Dobra, wziąłem drugi. Potankowałem, pojechaliśmy zwiedzać jakąś świątynię. No i co? Przed tą świątynią oczywiście łapanka policyjna, nie? Łapią tylko białych. Przy komisariacie 3 stoi policjantów. No i od razu na komisariat ciach. No i łapówą musiałem oddać wszystko co mam. Tam 170 tysięcy rupii. No 4 dychy, nie? Ponad. No i oddałem te 4 dychy, co? Zbiornik jeszcze w skuterze pusty, nie ma za co tankować, za co zatankować i za co iść zwiedzać, nie? Także mam wyrąbane na nich, nie? Nie podoba mi się to. Plaże brudne. Na plaży oczywiście też nie dadzą ci spokoju, nie? Cały czas zaczepianie, wszystko, deskę, sereskę, kup wszystko od nich, nie? Człowiek chce się zapytać o drogę, to 10 dolarów mówię. Lipa straszna, nie? No, także siedzę w hoteliku sobie, basenuję się cały czas. No i dzisiaj jest niedziela, nie wiem kto jaki tam, którego. Jutro poniedziałek zmieniamy miejsce zamieszkania, czyli zmieniamy plażę. Jesteśmy teraz generalnie na południowym zachodzie i jedziemy na północ, takie 120-130 km na Lovina. I tam jest podobno spokojniej i ciszej. No zobaczymy. Jesteśmy w centrum. Plaża w ogóle na mnie nie robi wrażenia tutaj. To Bali całe jest tak przereklamowane, no z 10 razy co najmniej. Przez ulicę nie da rady przejść. To w Bangkoku już łatwiej było, czy w Kuala Lumpur przejść przez ulicę niż tutaj. Na tej tam promenadzie przy plaży jest droga jednokierunkowa i tak nie można przejść. Z tyle samochodów, no to Bali jest ogromne też, nie? Tam po 4 miliony mieszkańców. No to bardzo dużo, nie? No masakra to jest. Takie skomercjalizowane, że to nie dla mnie, nie? No zobaczymy jak będzie tam. Na pewno plaża będzie z tym, z czarnym piaskiem. Nawet takim zwykłym jakimś tam spożywczaku sieciowym, gdzie nabijają wszystko na kasę według kodu kreskowego, to też w konia potrafią zrobić, nie? Przyłapałem ich nieraz, że chcą wciula zrobić, także uważajcie, nie? Na maksa. Wszędzie. Za wszystkim. Na obiad trzeba liczyć tak za 14 zł bez picia. Piwo kosztuje na przykład 9 zł, ale piwa są bardzo kiepskie. O tam twardszych alkohola to już nie wspomnę. Masakra cenowa. Fajki tanie.
na miejscu, jestem na Lowinie. Chciałem polecić Wam tą firmę transportową. Nie wiem, że ma najlepsze ceny, to jeszcze puściło nas obiadkiem. W hotelu mam bliziutko, także gitara.